Chciałbyś za jednym kliknięciem mieć dostęp od razu do wszystkich najważniejszych parametrów Twojej kampanii reklamowej na Facebooku? Choć pokażę Ci, jak ustawić odpowiednio kolumny, jak stworzyć takie raporty, abyś za każdym razem wchodząc mógł kliknąć tylko raz i od razu mieć dostęp do tych najważniejszych dla Ciebie danych. Pierwsze, co musimy zrobić, to odpalić naszego menedżera reklam, przejść tutaj do opcji kolumny, zjechać sobie niżej i wejść sobie opcję dostosuj kolumny. Gdy to sobie odpalimy, pojawią się nam różne możliwości. Jeżeli chcemy zrobić raport na przykład sprzedażowy, wpiszemy sobie tutaj zakup. No i teraz możemy sobie dobrać odpowiednie parametry, które nas interesują. Dodatkowo w tej prawej kolumnie mamy możliwość jeszcze dopasowania sobie tych rzeczy, które chcemy, żeby były wyświetlane lub nie chcemy, żeby były wyświetlane. Jeżeli nie chcemy, żeby były wyświetlane na przykład z jakiegoś powodu wyświetlenia albo ranking, wskaźnik aktywności, no możemy sobie odklikać, tego już później nie będziemy mieli w naszych kolumnach. Dajemy sobie zastosuj, sprawdzamy sobie, czy już mamy dostęp do tych wszystkich kolumn, które nas interesują, czyli do zwrotu z inwestycji, zakupów w witrynie itd. Jeżeli to już jest wszystko to, co nas interesuje, przechodzimy z powrotem, dajemy sobie niżej, dajemy sobie zapisz, wpisujemy sobie nazwę naszego zestawu, niech to będzie zestaw, który się nazywa kolumn pod tytułem test. I teraz za każdym razem, kiedy wejdziemy do menadżera reklam, zejdziemy sobie niżej, odpalimy sobie test, już będziemy mieli taki raport, który sobie wcześniej zapisaliśmy. Dlatego